Cześć i czołem, drodzy widzowie. Judaizm narodził się około 2000 lat przed naszą erą i aż po dziś dzień podlegał nieustannej ewolucji. Dopiero w okolicach 70 roku naszej ery, po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej, zaczął być jednoznacznie kojarzony jako religia jednego narodu. Potem Żydzi rozlali się po całym świecie. Ich kultura, sztuka i wiara stały się obecne praktycznie we wszystkich zakątkach globu. I wydarzenia w Rzeczypospolitej, na naszych ukraińsko-białoruskich kresach, w wieku XVII i XVIII, począwszy od Krwawego Powstania Chmielnickiego, ukształtowały hasydyzm, czyli ortodoksyjny odłam judaizmu, który dla nas, szczególnie Polaków, definiuje najbardziej stereotypowy obraz Żyda, jako faceta z pejsami, w czarnym hałacie i z futrzaną czapką na głowie. Hasydyzm narodził się w Polsce i miał taką, a nie inną formę, bo był bardzo ściśle związany z tragiczną historią Polski w tamtym czasie, kiedy Rzeczypospolita po dawnej Jagiellońskiej świetności niestety dogorywała. Żydzi żyli w Polsce przez około 9 wieków. W przededniu wybuchu II wojny światowej w Polsce było ich około 3 milionów, co było jedną z absolutnie największych diaspor na świecie. Tragiczne wydarzenia II wojny światowej doprowadziły do tego, że z polskich Żydów wojnę przeżyło w najlepszym wypadku tylko 240 tysięcy, i przytłaczająca większość wyjechała na Bliski Wschód, żeby budować państwo Izrael. Te wiele wieków historii, tradycji, kultury i obecności na polskiej ziemi zostało praktycznie w kilka lat wymazane. Jednakże nie jest wręcz fizycznie możliwym, żeby żyło tu 3 miliony ludzi. I żeby nie zostawili po sobie jakichś materialnych śladów. Dlatego dziś, kiedy w końcu udało mi się pozyskać odpowiednie przedmioty, troszkę więcej Wam opowiem o naszych zapomnianych sąsiadach, którzy dawno temu zniknęli. Serdecznie zapraszam. Judaizm jest obwarowany niewyobrażalną wręcz ilością zakazów i nakazów. Jest tego tak wiele, że żeby odpowiednio interpretować prawa wywodzące się z Tory, musiano stworzyć Talmud, czyli coś w rodzaju katechizmu dla Żydów, żeby wiedzieli jak w pobożny i prawidłowy sposób interpretować zapisy świętych słów od Boga. Te przepisy i reguły narodziły się jako bardzo praktyczne i rozsądne porady i podlegały nieustannym przemianom przez setki lat życia w bardzo surowym, gorącym i trudnym pustynnym klimacie. To były bardzo banalne początkowo kwestie, związane z żywieniem, higieną, pracą i nie tylko, które z czasem obrosły swojego rodzaju mistycznym tłuszczykiem, stając się bardzo skomplikowanymi i złożonymi przepisami religijnymi. Chociażby w czasie szabasu, czyli okresu od zajścia słońca w piątek wieczorem, aż do godziny po zajściu słońca w sobotę wieczorem, żydów obowiązuje ponad 600 różnych zakazów i nakazów, które, uwierzcie mi, bardzo komplikują życie. Każdy pobożny Żyd powinien studiować Torę, czyli zebrane pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu, spisanych na specjalnym materiale wyprawionym z jagnięciej skóry, który jest ręcznie zapisany przez Sofera. Sofer to jest biegły w hebrajskiej kaligrafii, człowiek, który potrafi bez najmniejszego błędu, perfekcyjnie, przy pomocy naciętego odpowiednio gęsiego pióra, Ręcznie atramentem zapisać ten zwój i przepisać całą torę, który zwija się i chowa w specjalnych drewnianych bębnach, które też muszą być wykonane z odpowiedniego drewna i który traktuje się z iście nabożną czcią, gdyż jest to spisane słowo Boże. Przede wszystkim sam atrament, którego używano przez tysiąclecia do zapisywania tory, nie za dobrze się w ową skórę wchłania. To oznacza, że kiedy już sofer idealnie, perfekcyjnie wszystko zapisze. I nie daj Boże, ktoś paluchem będzie jeździł po tym zwoju, to zwyczajnie te słowa rozmarze. A w wypadku yy, wszelkich pism w judaizmie, które są spisywane przez sofera, jeśli nastąpi uszkodzenie, czyli jakieś kleksy, rozmazania i plamy, przedmiot traci swój święty status i staje się pospolitym przedmiotem, zostaje sprofanowany, więc trzeba się pilnować. Po pierwsze, więc nie można jeździć po torze paluchem, nie można jej dotykać. Z czasem oczywiście dorobiono do tego znaczenie takie, że człowiek jako grzeszna istota nie powinien gołymi rękoma dotykać Słowa Bożego, bo to jest profanacja. A po drugie, ze względu na materiał, jaki wykorzystano i fakt, że tora docelowo jest wykorzystywana przez bardzo długi okres czasu, czasem nawet przez setki lat, no to materiał podlega procesom starzenia się. I taka wyprawiona skóra, która będzie miała 100 czy 150 lat, jak zaczniecie ją dotykać, miętolić i ruszać, najzwyczajniej popęka i rozpadnie się. Dlatego pojawił się bardzo interesujący przedmiot, który bardzo szybko nabrał znaczenia symbolicznego, mający ułatwić studiowanie tory. Jest to specjalny wskaźnik, którym pomagano sobie w trakcie czytania. Nazywa się je JAD, pisane przez Y zamiast J. Po hebrajsku słowo to oznacza rękę. Wskaźniki wykonywano z drewna, kości albo metalu, ale od wieków najpopularniejszym materiałem na ich wykonanie jest srebro. Po pierwsze, z powodu wartości kruszcu, co podkreśla wagę całej sprawy, a po drugie, srebro ma właściwości antyseptyczne. Nie lubi się z bakteriami, więc zdecydowanie łatwiej dbać o czystość rączek, jak i samego zwoju. Przed Państwem najbardziej stereotypowy jad, jaki może być. Wskaźnik tradycyjnie jest w formie ręki z prostym palcem wskazującym. Mamy też nałożoną menorę z małą gwiazdą Dawida. Należy pamiętać, że to menora jest najważniejszym symbolem religijnym judaizmu, podczas gdy gwiazda Dawida stała się w XX wieku symbolem narodowościowym. Na szczycie mamy srebrnego lwa, lwa Judy symbolizującego pokolenie, które ma wydać mesjasza. Korpus jest bogato sygnowany puncami warszawskiego jubilera Jana Pogorzelskiego z późnego okresu jego życia. Znakiem firmowym tego mistrza była punca z logiem symbolizującym głowę łosia. Ten pięknie zachowany egzemplarz, który posiada wszystkie stereotypowe elementy, jakie jad powinien zawierać, jest podróbą. Oryginalny jad bardzo ciężko jest znaleźć, zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Więc zapewne zastanawiacie się, kiedy i jak pojawiły się podróbki. Otóż, Polacy mają bardzo bym powiedział dynamiczny stosunek do Żydów, jednocześnie ich nienawidzimy. Ale też jesteśmy nimi zafascynowani. Dlatego też na polskim rynku jest bardzo dużo ludzi, którzy wszelkiej maści judaikami, czyli przedmiotami związanymi z judaizmem są zainteresowani, kolekcjonersko, yy, naukowo, czy też po prostu dla własnej radości ich posiadania. Dlatego jeszcze nie opadły dymy II wojny światowej, jeszcze dobrze nie uprzątnięto gruzów getta warszawskiego, jeszcze dobrze nie zagospodarowano śladów i miejsc po obozach koncentracyjnych, a już byli ludzie, którzy zaczęli produkować wszelkiej maści podróbki owych judaików. I o ile w pierwszych latach powojennych to jeszcze nie było tak popularne i wtedy raczej celowano w klienta pod tytułem ktoś wrócił i szuka pamiątek po rodzinie, o tyle już od lat 70., -tych, 80., -tych, a szczególnie od 90. wzwyż, tego typu podróby są preparowane z myślą o polskim kliencie. Jest naprawdę wielu ludzi, którzy mając szansę coś takiego zdobyć, odnaleźć i kupić, są tym zainteresowani. No i wszelkiej maści podrabiacze, wyczaili w tym interes. Żydzi, którzy znają się choć trochę na kulturze i sztuce, czy też polscy antykwariusze, doskonale wiedzą, że to nie jest dzieło pogorzelskiego, że to jest yy, jeno imitacja. No tyle, że wykonana ze srebra, ale. Jest tak stereotypowa, trochę jak te żarty o Polakach. No to tak jakbyśmy sobie wyobrażali stereotypowego Janusza. Wąsy, sygnet, krzyżyk, zagryza cebulę, popija spirytusem. Tak samo te przedmioty, one nie są stricte takie, jakie one były przed wojną, tylko one są raczej polskim wyobrażeniem, wariacją na temat tego, jak wyglądały przedmioty związane z judaizmem. Ale posiadam też. Przedmiot stuprocentowo oryginalny, związany z przedwojennymi polskimi Żydami. Otóż posiadam kawałek pergaminu, do którego czytania stworzono Jad. To jest, proszę Państwa, kawałek tory. Oto pergamin, na którym sofer co najmniej 100 lat temu spisał cztery ustępy z tory, pisał je gęsim piórem za wszelką cenę unikając zrobienia kleksa, przez co zwój stałby się niekoszerny, czyli niezdatny do użytku. Po napisaniu i wysuszeniu tego mini zwoju zwijano go i chowano do skórzanego pudełka, zwanego Tefilinem. Dwa takie pudełeczka, wykonane ze skóry koszernego zwierzęcia, pobożni Żydzi zakładali dni powszednie podczas modlitwy. Jeden na głowę, by był blisko rozumu i kierował myśli modlącego się ku torze, i drugi na lewym przedramieniu, by był blisko serca i kierował je ku Bogu. Są tam fragmenty tory, mające działać niczym talizman, chroniący modlącego się przed nieszczęściami. Umiarkowanie religijni Żydzi płci męskiej, tefilin zakładają tylko na czas modlitwy, każdy dzień poza szabasem. Obecnie jednak zdarza się też, że niektóre żydowskie feministki na znak protestu także go zakładają. I o ile kiedyś, w bardzo odległych czasach, tefilin jako dowód bliskości Bogu powinien być przez pobożnego Żyda noszony non-stop, o tyle w ostatnich 200 latach taka się ukuła praktyka, że zakłada się go w trakcie modlitwy, żeby wtedy nasze serce i umysł były skierowane ku Bogu. I ten przedmiot wykonany z delikatnego pergaminu, jest potwierdzonym i sprawdzonym przez eksperta oryginałem. I tutaj, mając do czynienia z bardzo rzadkim, oryginalnym przedmiotem, wypadałoby powiedzieć, dlaczego on jest taki rzadki. Dlaczego o wiele łatwiej jest zdobyć w Polsce podróbę dość przaśną przedmiotu związanego z judaizmem, niż znaleźć cokolwiek oryginalnego, należącego do jednego z trzech milionów przedwojennych Żydów. Otóż, różne były drogi. Przechowania tych przedmiotów. Z przykrością muszę stwierdzić, że niestety dużo z nich zostało zniszczonych w czasie wojny bądź tuż po niej. Ludzie, którzy zastali zgliszcza i ruiny po gminach żydowskich, nie wiedzieli dokładnie, co to jest, a co za tym idzie niespecjalnie to szanowali. Dlatego te przedmioty zasadniczo przetrwały w dwóch sytuacjach. Jest to oczywiście pewne uogólnienie, Jednakże odpowiadam tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia. Pierwszy przypadek to kiedy rodzina polska katolicka przechowywała Żyda, pomagała Żydowi bądź dostała te przedmioty na przechowanie, i wtedy zapomniane, schowane gdzieś na strychu albo w piwnicy przetrwały aż po dzisiejsze czasy, gdzieś upchnięte schowane za belką, mogły też być oczywiście ukryte przez samych Żydów, ale co do reguły w domach chrześcijańskich, gdyż domy żydowskie, w momencie kiedy Niemcy czyścili, likwidowali getto, w pierwszej kolejności okradali niemieccy żołnierze, a potem, kiedy budynek był już rozszabrowany z najcenniejszych przedmiotów, to przychodziły pospolite hieny, wszelkiej maści mędy, które szukały okazji, żeby coś tam jeszcze uszczknąć dla siebie. Więc po pierwsze, albo kiedy to było schowane celem przechowania, Albo jeszcze spotkałem się na własnej skórze z drugim przypadkiem, kiedy takie przedmioty przechowały się do naszych czasów, kiedy przedmiot ten został zabrany razem z innym żydowskim dobytkiem, bądź czasem nawet z całym domem, przez ludzi, którzy no, w różnych okolicznościach przejęli majątek po zamordowanej żydowskiej rodzinie. Zazwyczaj nie ma w tym jakiejś mega mrocznej historii. Po prostu Niemcy wywieźli Żydów, rozstrzelali w lesie albo wywieźli na Majdanek do Treblinki czy Auschwitz. Po wojnie stały puste domy, wprowadzili się do nich Polacy, którzy swoje domy gdzieś tam też w trakcie walki straciły, spłonęły albo musieli z kresów się przesiedlić i te przedmioty po prostu gdzieś tam były na strychu i nikt się nimi nie interesował. Od przyjęli je z dobrem inwentarza albo też. Znam taki przypadek, co prawda znam tylko jednostkowy, ale też jest on w jakiś tam sposób interesujący, gdzie ludzie sami najpierw zadbali o to, żeby pozbyć się żydowskiej rodziny, a potem, kiedy opróżniali ich mieszkanie, zabrali absolutnie wszystko i różne małe drobiażdżki przechowały się po prostu zagubione między bardziej cennymi przedmiotami. To jest na razie delikatnie ujęte. Temat jest fascynujący, bo ja przypominam, to było 3 miliony ludzi. 3 miliony ludzi, którzy, choć dawno ich tu nie ma, to dalej rozpalają polską wyobraźnię do czerwoności. Jednakże na dzień dzisiejszy chciałbym ograniczyć się tylko do tego, że zaprezentowałem Wam te jakże rzadko występujące oryginalne artefakty. One jeszcze będą mi potrzebne. Niektórzy z widzów, którzy są na grupie, wiedzą o co chodzi, ponieważ ten wątek będzie kontynuowany. A co do samego wskaźnika taki był cel potrzebowałem podróbki. Zastanawiacie się pewno dlaczego. Otóż, wiecie, chciałem nagrać film o krzyżu żelaznym i szukałem fajnego wskaźnika, żeby pokazać i wytłumaczyć detale. Cieszę się, że to nie jest przedmiot poświęcony, prawdziwy, ponieważ wtedy by to była profanacja. A tak to spokojnie mogę go sobie wykorzystać jako bardzo ekscentryczny i elegancki. Srebrny wskaźnik do pokazywania detali w filmach, gdzie będą numizmaty, falerystyka bądź inne drobne antyki. Dziękuję za Państwa uwagę, żegnam się i życzę wszystkiego dobrego w nowym 2020 roku. A jeszcze na zakończenie, bo wiem, że niektórzy z Was będą oczywiście komentować na Facebooku i na YouTubie, bardzo Was proszę o umiar. Przede wszystkim wypowiadając się w swoim imieniu, świadczycie o swojej własnej kulturze. Dziękuję i żegnam się. Dobranoc. Cześć.